Jest taki album zespołu Refused z 98 roku, który nazywa się The Shape of Punk to Come. Ten tytuł zaczął powracać w przeciągu może jakichś 2 lat w tekstach mniej lub bardziej uznanych dziennikarzy w kontekście takich zespołów jak chociażby Idols czy Viagra Boys. Oczywiście nie chodzi tutaj o porównanie brzmienia do tego, które mieli Refused w 98, ale o pewne bezpośrednie odniesienie się do tytułu, o określenie tych zespołów jako pewnych profetów, jako nadzieję punka na to, co może się wydarzyć w tym gatunku, co dzieje się i co może się wydarzyć w przyszłości za sprawą tych zespołów. Żeby nie pozostać w tyle za resztą recenzentów, postanowiłem, że dzisiaj to ja przywołam ten album. Tyle, że w kontekście zespołu Fontaine, DC i ich najnowszego albumu zatytułowanego Dogrel. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist, so take the skin off of us, mister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Ale co takiego jest w brzmieniu zespołu Fontaine? Że rzucam się na tą głęboką wodę i postanawiam ich nazwać nowym kształtem punka, który nadejdzie. Teoretycznie, jeśli przeanalizować muzykę zawartą na Dogrel, nie ma w niej nic nowego, nie ma w niej nic odkrywczego. Ale wiecie, tak to już chyba jest trochę ze współczesną muzyką. Nie tyle chodzi o odkrywanie czegoś na nowo, o tworzenie nowych gatunków, co o coś zupełnie innego i mam wrażenie, że dużo bardziej ekscytującego. Można na przykład mieszać je w różnych zaskakujących konfiguracjach. Można dorzucać do nich instrumenty, które teoretycznie do tego gatunku nie pasują. Czyli w skrócie stosować element zaskoczenia. To robią chociażby Viagra Boys. Są nieprzewidywalnymi, pijanymi, naćpanymi nihilistami w dresach. A z drugiej strony są Fontaine DC, którzy są takimi wręcz kolegami z sąsiedztwa. Nie są nieprzewidywalni, wyróżnia ich zupełnie co innego. Co prawda można to odnieść do zespołów, o których wspomniałem wcześniej, ale tutaj jest to nieco inne, co konkretnie autentyczna, żarliwa, miejscami wręcz naiwna energia. Mam wrażenie, że tutaj motyw jest nieco inny. Nie chodzi o uderzenie w system, nie chodzi o uderzenie we współczesne społeczeństwo. Trochę tak, ale bardziej o samogranie. Irlandię, a dokładniej Dublin. Stolica Irlandii powraca bez przerwy w kontekście Dogrel. Już pierwsze słowo na tym albumie, nawet nie słowa, to właśnie Dublin. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. To właśnie mieszkańcy tego pięknego miasta będą czerpać najwięcej z obcowania z Dogrel, wyłapując miejscówki związane z Dublinem, nawiązanie do historii, czy sformułowania właściwe dla miejscowej gwary. My tymczasem możemy jeździć palcem po mapie Google i chłonąć ten folklor schowany tam za muzyką, schowanym za dźwiękiem. I oczywiście komentarz, który zespół ma na temat Dublina, który ma na temat mieszkańców Dublina, no to jest punk. No tutaj powinno być trochę, wiecie, tak z przymrużeniem oka, jakiś sarkazm, jednocześnie trochę tak dopiec. Jednocześnie tak dopiec, ale wiecie, już? Mogę mówić? Dzięki. Wiecie, tak im trochę dopiec, trochę odnieść się do ich przywar, ale z drugiej strony jest w tym spora doza sympatii, przyjaźni i pozytywnych uczuć do tej miejscowości, do ludzi tam mieszkających. Słychać, że oni darzą miłością te miasto. Słychać to chyba najbardziej w ostatnim utworze,
który jest wręcz taką barową szantą, balladą śpiewaną zwykle właśnie w barach przez zapijanczonych Irlandczyków. Mimo że oczywiście przesłanie nie jest w pełni pozytywne i wychwalające tylko to miasto, ale słychać, że oni lubią tam być, lubią mówić o tym trochę krytycznie, trochę im tam wkręcając śrubę, ale jednocześnie kochają to miasto i kochają tych ludzi. The shoes that brought the rain and soaked the space for looking down. And in the foggy chill I saw you throwing shapes around. It was underneath the waking of the Dublin city sky. Ale przechodząc już do bardziej muzycznych inspiracji. Nie można zbagatelizować wpływu punka ze Zjednoczonego Królestwa na muzykę Fontaine. Mowa tu chociażby o wczesnym punku typu The Clash. Wystarczy posłuchać pierwszych sekund Sha Sha Sha. Jednak to, co usłyszymy zanim wjedzie wczesny Britpunk, to jest postpunk. Postpunk spod znaku Jana Curtisa, Marka Smitha. Ale tutaj właśnie więcej jest tej młodzieńczej energii, więcej jest takiego ciepła wręcz, więcej niż smucenia się i żalu. Nawet kiedy grają wolniej, bardziej melancholijnie. Przebija właśnie przez to taka czysta radość i pokłady niewyczerpanej weny. Fontaine mają w sobie to coś. I wiadomo, jak się mówi to coś, to zwykle to coś jest trudne do charakteryzowania. Znajdziecie to coś wśród takich zespołów jak Shame, wśród takich zespołów jak Girl Band, które powiedzmy razem z Fontaine tworzą coś nowego, tworzą te nowe zamieszanie na tej scenie. I być może właśnie to jest ten kształt punka, który ma nadejść. I warto obserwować Fontaine, warto obserwować Shame, Girls Band, Viagra Boys, Idols, bo naprawdę już od jakiegoś czasu się dzieje, a podejrzewam, że będzie jeszcze bardziej dziać się więcej ciekawych rzeczy właśnie wokół tych zespołów, wokół tego brzmienia. Każdy z nich ma swoje nieco inne, a wszystkie tworzą coś naprawdę ekscytującego i mam nadzieję, że będę mógł w przeciągu następnych miesięcy, kto wie, może lat, mówić wam o tym, co się dzieje wokół tych zespołów i wokół, mam nadzieję, nowych zespołów, o których jeszcze nie wiemy, których nie znamy, które jeszcze grają w garażach, bo jeśli tak ma wyglądać ten kształt punka, to ja jestem kupiony. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, czy wam się podobał Dogrel, czy wam się nie podobał Dogrel i słyszymy się już niedługo. Bardzo niedługo. Cześć.